Halo, halo, moi drodzy. Witam serdecznie. Dajcie znać oczywiście od razu na początku, czy mnie widać, czy mnie słychać, czy wszystko jest ok, czy nie ma żadnych tutaj sytuacji trudnych. Czy nie ma sytuacji trudnych. Witam oczywiście wszystkich z kanału, witam też fanów Marka, także po prostu będziemy tutaj sobie działać i będziemy tutaj mówić o kilku ciekawych sytuacjach, na przykład, no bo to się odbiło trochę całkiem sporym echem, można powiedzieć, czyli te konsultacje z Markiem, jak to w ogóle wygląda i dużo osób pomyślało, kurde, jak to? No to właśnie tak to i za chwilę zaraz będzie Marek o tym mówił, jak się z nim połączymy w sposób lekko analogowy, bo musimy sobie jakoś radzić. Bardzo przepraszam, że niestety się tak to wydarzyło na Facebooku. Przestało mi obsługiwać kamerę 3 sekundy przed transmisją dosłownie i z tym walczyłem, w końcu nic nie wywalczyłem, ale do Marka właśnie będziemy tutaj dzwonić. Zapytamy się Marka również, czy warto zostać zawodowym muzykiem, podyskutujemy sobie może, jakie są plusy, minusy takiej sytuacji, jak bardzo jest to trudne, czy może warto sobie popracować, nie wiem, na etacie na przykład, robiąc coś zupełnie innego, a muzykę zostawić sobie jako hobby i nie iść na kompromisy, ale o tym wszystkim porozmawiamy właśnie z samym zainteresowanym. Ja tylko przypomnę, tak jak tutaj jest napisane na transmisji, że dzisiaj na podany kod Marek Raduli Masterclass kurs gitarowy minus 10%. Także taka krótka informacja ode mnie, a ja w tym momencie łączę się z Markiem. Mam nadzieję, że wszystko będzie w jak najlepszym porządku. Próbujemy. Bardzo bym wszystkich prosił o zostawienie łapy w górę, jak można. Udostępnienia tego materiału, może będzie ciekawie. Halo. Chcę tak. Włączyć kamerę. Jeszcze wideo. Już jesteśmy na żywo. Ja Cię tutaj przestawię, żebyś Ty po prostu był gdzieś w okolicy najbliższej, żeby ludzie Cię widzieli. Chciałem to zrobić trochę bardziej profesjonalnie, no ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Dobra, no to już Cię instaluję właśnie na statywie. Tak, ludzie już są, także zrobiłem transmisję taką, żeby tam wszyscy się dowiedzieli o tym, że przenosimy wszystko na sytuację YouTube'ową. I już tutaj mamy 50 osób, także możemy śmiało, myślę, że zaczynać. Tak, zaczynać. No dobrze, tutaj jak widzicie, bądź nie widzicie, jest ze mną Marek w formie elektronicznej. Tak, tutaj. I zadałem mu właśnie te kilka pytań. Jestem elektronem. Tak, jesteś zdecydowanie w formie elektronicznej. To wszystko powinno być widać. Ja sobie pozwolę to ustawić. O! Także Marek dzisiaj będzie w takiej formie. O, tak. Marek już jest z nami. Jak tam u Was? Dajcie znać, czy słychać Marka, czy widać, czy wszystko jest w porządku. Słychać i widać, mów na coś. Tak. Ciekawe, czy będą mi się wyświetlać jakiekolwiek sytuacje. Widzę siebie w malutkiej ikonce, widzę firanki jakieś twoje. Tak. Ludzie raczej będą to bardzo małe widzieć, więc my jesteśmy tutaj już widoczni. Ja Ci będę oczywiście czytał pytania wszelkie i tak dalej, także w porządku. Dobra, to cóż, no, mamy 52 osoby, nie ma co czekać. I tak już się to spóźniło przez te problemy, także zaczynamy.
Zaczynamy. Okay. Dobrze. Widać, słychać, jest w porządku, tak piszą tutaj ludzie. Tak piszą tutaj ludzie, także jest ok. Dobrze, Marku, to w takim razie od razu możemy przejść do tematu, który troszkę, no, nie ukrywajmy, poruszył parę osób, czyli... Czyli Kazik. Bo to jest temat, który mógł poruszyć parę osób oczywiście w naszym kraju. No. Kazik jest wyjątkowym artystą i to jest skandal, co się wydarzyło. Oczywiście wszyscy o tym wiemy. Ale chcielibyśmy wykonać wszyscy, myślę, jak razem, jak brać twórców, wykonać coś takiego, co by poruszyło sposób Ziemia. On po raz kolejny dał pokaz swoich umiejętności twórczych, bo to jest jeden z bardzo ciekawych obserwatorów naszego, jeden z tych nielicznych, którzy publikują treści bardzo istotne dla naszego bieżącego życia. Zawsze szanowałem Kazika, aczkolwiek nie przepadam za jego nutą, bo tam chodzi raczej o przekaz emocjonalny i dobrą treść zawartą, ale to jest bardzo porządny i poważny artysta od bardzo wielu lat. Elektryzuje scenę różnymi obserwacjami swoimi. No tak, to temat aktualny, ale my tu jesteśmy jednak bardziej dla gitarzystów, i to o gitarzystach mówiłem, którzy byli zaskoczeni bardzo mocno. Zresztą nie ukrywam, że ja też byłem zaskoczony bardzo mocno, jeśli chodzi o możliwość, no kurczę, zadzwonienia do Marka Raduli, zapytania się o pewne sytuacje, jak co wykonać, jak co zrobić, jak to wszystko powinno być, albo jakieś wątpliwości rozwiać, czy coś w tym stylu. No uważam, że to jest w ogóle niesamowita sprawa i ludzie się pytają, jak to będzie wyglądało, jak to będzie, jak to będzie... Czy to prawda? Tak, czy to prawda? Przede wszystkim, może od tego zacznijmy. To prawda, tak. Rzeczywiście dla tych wszystkich, którzy kupili sobie kurs, będzie taki właśnie moment, jak pewno może niektórzy wiedzą, którzy byli ze mną na warsztatach i którzy mieli okazję się spotkać ze mną. Ja nie mam inklinacji gwiazdorskich. Pracuję z gwiazdami i to mi wystarczy. Mam tutaj potąd inklinacji gwiazdorskich czasami. Dlatego uważam, że jesteśmy kolegami, przyjaciółmi, może nie, ale kolegami, znajomymi, którzy w moim i w waszym wypadku różnią się tylko i wyłącznie stażem, doświadczeniem, preferencjami muzycznymi, ale jesteśmy generalnie rzecz biorąc osobami, które powinny się komunikować zupełnie swobodnie z zachowaniem oczywiście odpowiedniego dystansu. I szacunku, wzajemnego szacunku. Można się ze mną komunikować, będzie mnie, że tak powiem, przemęczyć z tematem dziedzin, które ewentualnie wzbudza albo inicjuje kurs, który nabyliście. I od razu, tak jak mówię, rozmawiam, ten przywilej jest dla tych, którzy kupili kurs, którzy mają kurs i którzy nabyli go drogą oczywiście legalną. Super. Zresztą tutaj jakby droga nielegalna absolutnie będzie od razu widziana, bo przecież nie będzie listy nazwisk, tak? Jak się osoba przedstawi, kto dzwoni, to nie będzie tej listy nazwisk. To wszystko powinno tak tutaj wyglądać, więc to w ogóle nie ma o czym mówić. Natomiast, czyli słuchajcie, no to jest coś, czego nie oferuję nawet ja. Więc, a zrobiłem tych kursów 7. Nawet ja w sensie... Nawet on tego nie oferuje. Może dożyjemy tego momentu, że nawet ty będziesz to oferował. Bez zadęcia. Nie, ale to jest... To jest... Bez napinki. Dla tych, którzy kupili kursy i są sytuacje niejasne, które można przedyskutować, błyskawicznie wyjaśnić albo dobrać się do wskazania, będziemy z Jarkiem prowadzić ten moment pomocy dla was, żebyście się czuli w porządku, bo
płacicie pieniądze za coś i jeżeli w każdym takim wydaniu kursu albo czegokolwiek zawsze są jakieś wątpliwości, czy to rzeczywiście nie przewał, w sensie jak to tam pan wykonał. Wszystko, co tam jest, jest zgodnie z moimi przekonaniami, nie robiłem nic na siłę, nie robiłem niczego dla kasy, po prostu pytania, jak zagrać solo takiego tanga, prześladują mnie od 15 lat, a zatem Jarek umożliwił mi zrobienie tego tematu i ewentualnie, jeżeli kogoś interesuje to, czym się zajmuje, to możemy zawsze pogadać. Jasne, jasne. Oczywiście, żeby nie było wątpliwości, nie chodziło o żadne zadęcie, tylko bardziej o to, że to jest nowość. Że jest to coś, co naprawdę, i to jeszcze Marek Raduli, no dzwonicie sobie do gitarzysty, który grał tu i tam w bardzo ciekawych, różnych projektach na konsultacje. Myślę, dla mnie to jest w ogóle, ja byłem w ciężkim szoku, zresztą zrobiłem o tym post u siebie na Facebooku. Możecie sobie zresztą przeczytać, że no, muszę tylko powiedzieć, że żyjemy w ciekawych czasach, po prostu. Tak, to jest ciekawa. Ciekawa historia na taką skalę na pewno i dla tak wielu osób nie było to dostępne. Chcę jeszcze raz powiedzieć tylko, chcę stanąć w obronie kolegi Marka, żeby po prostu nie korzystać z tego w sposób jakiś taki niezbyt przemyślany. Jeśli zrobicie materiał, jeśli materiał wyda wam się w jakimś tam stopniu niejasny, macie wątpliwości, wtedy dzwońcie, pytajcie się, podamy numer w odpowiednich miejscach na kursie, więc tak to będzie wyglądało. Natomiast jeśli macie, tak jak Marek już wspominał w poprzedniej transmisji na żywo, jeśli macie dzwonić, się pytać, jaką gitarę kupić albo coś w tym stylu, no to polecam sobie jednak darować. Także tak wygląda sytuacja. A tymczasem zapytajmy się jeszcze o temat z tytułu, o którym tutaj troszeczkę rozmawiałem z Markiem wcześniej, na stopie prywatnej, ale myślę, że to jest też bardzo ciekawy temat dla wielu różnych muzyków, bo niektórzy grają w sposób właśnie zawodowy, czyli jakby żyją z tego, a niektórzy wolą zrobić opcję, pracują sobie gdzieś tam na co dzień, a w weekendy powiedzmy spotykają się, grają, jeżdżą czasami na koncerty, bo też takich znam. Marku, co byś mógł powiedzieć o sytuacji porównania tych dwóch dróg? Która, jakie ma plusy, jakie minusy, jak to wygląda z perspektywy człowieka z doświadczeniem 40-letnim? To znaczy, pewno chodzi o wątek, co lepsze, czy zostać zawodowym muzykiem, żyć na niepewnym gruncie, realizować, ale za to żyć z muzyki, realizować swoje marzenia i powiedzmy realizować swoje cele, czy na przykład lepiej pracować w jakimś tam sklepie muzycznym albo zajmować się kompletnie jakąś inną dziedziną, a muzykować sobie dla przyjemności, nie będąc obarczonym tym przykrym obowiązkiem niejednokrotnie grania wszystkiego, żeby przetrwać. Każdy tutaj musi sobie indywidualną drogę wybrać i życie pokazuje tak, że często bardzo znamienici, utalentowani ludzie rezygnują po prostu z kwestii uprawiania tego zawodu, bo ten zawód nie zawsze ma, że tak powiem, w pierwszych słowach mojego listu, naczelne zadanie grać, tylko granie jest jakby jednym z wielu elementów, który składa się na ten zawód. Trzeba być punktualnym, trzeba być rzetelnym, trzeba być fajnym gościem, trzeba umieć prowadzić samochód, trzeba umieć się komunikować. W momencie, kiedy chce się uprawiać ten zawód, trzeba posiąść kilka, a może nawet kilkanaście poważnych cech dodatkowych, które predysponują cię do uprawiania tego, wykonywania tego zawodu, tej profesji, jaką jest muzyka. W momencie, kiedy chce się być tylko artystą, nie trzeba być fajnym gościem, można być skończonym wałem.
Można kompletnie nie umieć jeździć samochodem, kompletnie mieć w nosie czy punktualność i tak dalej. Człowiek wie za pyszną, robi sobie wszystko sam, w domu nagrywa, sam sobie tego słucha, tworzy wybitne rzeczy, może kogoś jeszcze do tego przekona, tak mówiąc solidnie. Nie trzeba się uzbrajać w atrybuty bycia muzykiem zawodowym, ponieważ robi się coś hobbystycznie, robi się to dla przyjemności, nie robi się tego z konieczności, nie robi się tego niejednokrotnie za pieniądze, robi się to tak, jak zbiera się znaczki, tak jak się jeździ na ryby, robi się to dla siebie. W momencie, kiedy chcemy być zawodowym muzykiem, trzeba się uzbroić, tak jak powiedziałem, w elementy, które są, jak w każdym zawodzie, charakterystyczne dla czegoś. No, wiadomo, że trzeba się nauczyć grać na instrumencie, czy robić jakieś tam sytuacje niezbędne do tego, żeby się komunikować językiem muzycznym. Czy grać na instrumencie, czy nie wiem, czy komponować, cokolwiek. Dział muzyka jest dziedziną tak obszerną, że można nie grać na instrumencie, a na przykład wykonywać jakieś tam sytuacje związane żeby nie skłamać. W zasadzie, żeby być muzykiem, to trzeba jednak na czymś grać. Chyba, że ktoś ma lepszą koncepcję, tak mi przyszło, że gmyranie w biosie bardziej, żeby zajmować się sztuką. Chociaż jest taka ciekawa dziedzina, dyscyplina, ja to z przyjaciółmi ze starych lat określiliśmy to jako rzeźbiarze powietrza. Często ta dyscyplina wiąże się z ludźmi, którzy niczego nie stworzyli, niczego nie stworzą, a opowiadają o tym matko boska w ogóle. Mało tego, czasami jeszcze są na tyle sprytni, że pobierają za to niezłe garze. Tak zwani ideowcy i są tacy, też artysta było, nie było, no też trzeba być artystą w swoim fachu. Ale to piękne, taki mam ostatnio a propos artystów. Artysta to ktoś taki, kto potrafi bardzo długo żyć za pieniądze, których się spodziewa. Mi się ta anegdota bardzo podoba, bo to adekwatne do dzisiejszych czasów. Potrafimy długo żyć za pieniądze, których się spodziewamy. Jeszcze druga sytuacja to dowcip, który gdzieś mi tam się, ale nie o dowcipach. Także ta różnica jest dość znaczna, bo tak jak mówię, człowiek, który nie musi, nie jest zmuszony do tego, żeby żyć z tego zawodu, może się zajmować sztuką i robić to na bardzo, bardzo wysokim poziomie. I tworzyć rzeczy nieprawdopodobne. Znam zespoły, które spotykają się raz, dwa razy w tygodniu, nie grają nigdzie koncertów zawodowo, od czasu do czasu okazjonalnie, grają świetnie, bardzo, bardzo dobrze funkcjonują w sensie takim, że jak już grają, to dają całe serce, także tutaj nie ma mowy o tym, że są słabsi czy gorsi, tylko po prostu nie pobierają niejednokrotnie z tego tytułu pieniędzy, bo robią to hobbystycznie. A często jest tak, że muzycy, którzy pobierają zapewne, albo artyści, którzy pobierają pieniądze za wykonanie dzieła autorskiego, niekoniecznie są na wyższym poziomie. Także to wszystko jest bardzo otwarte i w zależności od tego, na co się zdecydujemy, jaką drogą pójdziemy, ważne jest, żeby realizować swoje cele, marzenia. Moim marzeniem było być muzykiem zawodowym. Pracuję nad tym, żeby być profesjonalistą, ale jestem muzykiem zawodowym, gdyż żyję z zawodu muzyka. Muzyka, artysty, jeżdżę, jestem w zasadzie swoim technicznym kierowcą, dbam o siebie, jestem swoim menadżerem, rogi menadżerem i tak dalej, chyba że pracuję na zlecenie i wtedy przygarnia mnie profesjonalna firma, a z taką współpracuję już od blisko 7 lat, Rock House Music, która to firma jest absolutnie z krwi i kości, od początku do końca super, super i jeszcze raz powiem super.
I nie mówię tego, żeby się przypodobać, tylko po prostu bardzo dobrze mi się tam pracuje. Pracuję tam na stanowisku i jestem szefem bandu Ani Wyszkoni. Anny Wyszkoni, z którą pracuje mi się wiele lat i pracuje nam się wspaniale i oby jak najdłużej. A do tego wszystkiego mogę sobie realizować swoje sytuacje związane z działalnością na innych polach eksploatacyjnych, czyli laboratorium, grupa arcydżezowa i wspaniała grupa dojrzałych ze wszechmiar artystów, których nazwisk nawet nie trzeba wymieniać, bo wszyscy powinni znać ci, którzy się interesują historią naszego środowiska muzycznego. Muzyki, która jest dla mnie niedoścignionym elementem marzeń i westchnień, czyli muzyka jazzowa. I teraz sytuacja jest taka. Czyli krótko mówiąc, pracuję w Rock House, zajmuję się muzyką popową, muzyką rozrywkową, a realizuję swoje dodatkowe marzenia, dodatkowe fascynacje muzyczne, poszerzam sobie dziedziny zamiłowań o muzykę jazzową i tam jestem adeptem, który terminuje, uczy się i dzieli się swoimi emocjami. Także to jest zakres mojego świata, który w zasadzie, oprócz jeszcze paru książek w roku, które uda mi się gdzieś tam przeczytać, to na tym się kończy. Czyli takie dość poważne ograniczenie, ale wynikające z tego, że sam się wożę samochodem i krótko mówiąc, to zabiera najwięcej czasu w tym zawodzie, bo ten zawód głównie, tak mówię, anegdotycznie składa się z czekania na koncert, z wyjazdu na koncert i z powrotu na koncert. W obrębie tego to jest czekanie, noszenie, grania jest mało. Statystyka muzyka zawodowego to jest 1200 godzin za kółkiem w roku i 200 godzin na scenie. Czyli te proporcje kierownica, scena są trochę na głowie u nas w kraju, ale to tak bywa. Profesjonalista. To jest artysta, który jest przygotowany do wykonywania zawodu profesjonalnie, czyli no, zawodowo, rzetelnie, solidnie, profesjonalnie. Nie trzeba tłumaczyć, ta dziedzina jest istotna. Jeszcze to ostatnie rozgraniczenie, o którym mówiłem kiedyś, że można być artystą, niekoniecznie zawodowcem. Można być artystą, tak jak powiedziałem, tworząc coś, jest się artystą, nie biorąc za to pieniędzy, nie pracując w tym zawodzie, nie jestem profesjonalnie uprawiającym na przykład gościem jakiś tam zawód, tylko jestem artystą z powołania i mam ducha artystycznego, ale nie żyję z tego. Żyję na przykład z pracy w korporacji. Można, te dziedziny się mieszają życiowo. No proszę bardzo, czyli jednak można. Tutaj muszę w tym momencie poprosić wszystkich oglądających. Mamy całkiem sporo widzów, natomiast prosiłbym bardzo o łapki w górę, jeśli Wam się podoba ta transmisja, jeśli podobać się może również Waszym znajomym, macie takich znajomych gitarzystów, to również zapraszamy jak najbardziej. Oj, dobrze, okej, okay. Marek tam tutaj podegrał, proszę bardzo, czyli jakbyście mogli wbić tutaj łapę w górę, byłoby naprawdę, naprawdę super, wtedy pomagacie, żeby ten film się niósł gdzieś dalej. A teraz Marku, takie... Przepraszam, że wchodzę w słowo, ja nie widzę, co piszecie, bo ja widzę tylko firanki Jarka, krótko mówiąc, i siebie, tu w telefoniku Jarek jest tak, już... moderatorem tego naszego spotkania, a zatem ja nie widzę, jakie pytania zadajecie, jeżeli Jarko, mamy jakieś pytania od widzów. Tak, jasne, ja w międzyczasie pozwoliłem sobie odpisać koledze Marianowi, który zapytał, że czeka na przesyłkę, bo zakupił kurs, no to musiałem wytłumaczyć, że chyba oferty nie doczytał, że to nie jest kurs na płycie,
na płycie ani DVD, ani na płycie CD. Jest to tak dobra jakość i tak dużo tych materiałów, że w życiu, gdy się to nie zmieściło, to trzeba było tam ciężarówkę płyt przywieźć, żeby to się zmieściło. A tak już całkiem serio, to myślę, że jakieś 12-15 płyt DVD i wszystko jeszcze dodatkowo byłoby porwane. Także to jest naprawdę dużo materiału. Wszystko macie na stronie www.jarosław-nickowski.pl bez polskich znaków, strefa kursanta i tam jest wasz dostęp. Także żeby to było jasne. No to trzeba tłumaczyć, bo czasami jest tak, że zwłaszcza starsze pokolenie mi podobnych ludzi, którzy na co dzień nie mają, że tak powiem, operatywności takiej maksymalnej z urządzeniami nowego typu, trzeba jasno wytłumaczyć, bo ktoś na przykład lubi budkę, chciał sobie Tango zobaczyć, ale nie wie, zamówił, myśli, że dostanie pakiet, myśli, że dostanie box i tam sobie wyciągnie płytkę albo cokolwiek. Ta sytuacja jest dosyć istotna. Apeluję tutaj do starszego pokolenia kolegów, żeby dobrze doczytać, zorientować się, jak wygląda sytuacja ściągnięcia tego drogą elektroniczną, bo to nie jest taki boks klasyczny, że wyciąga się z pudełka płytę, tak jak mówi Jarek, że wyciąga się jakiś tam pendrive czy coś. Nie, po prostu to się wszystko robi linkując w odpowiednie miejsca i mając odpowiedni kod dostępu. Czyli tak jak poczta elektroniczna, tak jak cokolwiek, to tak tylko przekładając to na język starszego pokolenia. No i super, mam nadzieję, że to będzie jasne. Już się naprawdę starałem bardzo mocno napisać, żeby to było kawa na ławę, ale no, czasami ktoś jeszcze faktycznie nie doczyta, więc warto to wyjaśnić. Może tak być. Okej. Ja rozumiem ludzi, którzy mają z tym problem. No nic dziwnego, szczególnie właśnie często, czy to się tłumaczy coś w moim przypadku, coś rodzicom, czy coś w tym stylu. No, normalna sytuacja, która się zdarza. Dobra, sprawdźmy, co tam jeszcze jest napisane. Chociaż ja, szczerze mówiąc, chciałbym wrócić troszeczkę do tego wątku, który tutaj poruszyliśmy. Kwestia muzyka zawodowego kontra muzyk taki niedzielny, ale niekoniecznie wcale na niskim poziomie wykonawczym, że może być równie dobry. I teraz na przykład, jeżeli powiedzmy osobę, co byś doradził takiej osobie, która ma jakąś tam zajawkę na robienie swojego, na komponowanie, na pisanie, na wykonywanie generalnie swojej muzyki. Czy doradziłbyś takiej osobie na przykład, żeby właśnie, że lepiej, żeby miała więcej kontaktu z instrumentem i poszła po prostu do grania jakichś eventów zarobkowo, czy coś w tym stylu? No bo to mówimy o takich sytuacjach dla dużej ilości osób, tak? Bo granie z gwiazdami jest zarezerwowane dla nielicznych. Natomiast czy to jest lepsza opcja, iść do takiej właśnie pracy eventowej, grać na gitarze piosenki, które niekoniecznie to lubimy, ale może się czegoś nauczymy, możemy więcej tego kontaktu z instrumentem, czy może z drugiej strony skoncentrować się tylko na tym i w tej sytuacji lepiej może, nie wiem, pójść do pracy. Co ty byś zrobił na takim miejscu? Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na tak szerokie pytanie, bo to jest... Co pan woli, no, czekoladki czy brudne ręce, no. Proszę pana, panie Jarku, to jest tak, jeżeli ktoś realizuje swoje marzenie po latach, z reguły standard jest taki, grał za młodu, grał na gitarze, był w harcerstwie, poszedł do pracy, hajpnął się, dzieci, obowiązki, żona, praca, stabilizacja i powrót tęsknoty. Jedni w wieku 40 lat podczas kryzysu wieku średniego, czy tam w innym wieku wracają i siadają na motocykle, inni kupują sprzęt wędkarski, ktoś tam wpada na temat, że będzie rower, rodzina, stabilizacja, a ktoś wraca i ta grupa jest
jest spora, wraca do tej gitary, kupuje sobie, bo już go na to stać, kupuje sobie wzmacniacz, gitarkę, kupuje sobie jakiś program do edycji, do muzycznych, do nagrań, tam ma różne perkusje, klawisze, nic nie musi umieć i realizuje swoje pomysły. I takich ludzi jest sporo. Takich pasjonatów muzyki, którzy realizują się w późnym wieku, jest sporo. Ale normalnie mają pracę, pracują albo mają swój biznes, albo pracują w korporacjach. Stabilna sytuacja, zamiast pić z kolegami w sobotę albo gdzieś tam nic nie robić, po prostu grają na gitarach. Nie można tutaj powiedzieć, stary, idź i graj eventy. No, proszę cię bardzo, to raz, że to żeby zagrać event i wykonać pracę usługową, za którą się z reguły dostaje pieniądze, to trzeba naprawdę się temu również poświęcić. Nauczyć się 30, 50 czy 150 utworów, znanych coverów, i wyjść i zagrać z jakimś składem, to trzeba zrobić próby, to tak z bomby się nie da. Ludzie, którzy, czyli to jest ta pierwsza grupa, która samotnie wraca do swojej pasji, do swoich zamiłowań i tak jeszcze trochę wstydliwie tak przypominają sobie te pierwsze chwyty, nawet jakiś tam fragment Carlosa Santany jest do zrobienia. Znam masę takich wspaniałych ludzi, którzy robią sobie to hobbystycznie, czasami by chcieli nawet się spotkać, skonsultować, poprosić o wsparcie, ale im trochę wstyd, bo uważają, że nic nie potrafią i tak dalej, i tak dalej. To jest naturalna większość ludzi, którzy po 20-30 latach kupują sobie jakiś tam instrument, trochę tak ukradkiem i po cichutku gdzieś tam w tej sypialni ta gitarka jest schowana i tak dalej, i tak dalej. Druga grupa to jest ta grupa, która ludzi w różnych wieku, którzy postanowili, mieli inklinację i zapał do tego, żeby się nauczyć porządnie grać, przejść ten etap pierwszych chwytów i gdzieś się tam zalogować z jakąś grupą sobie podobnych, czyli już grali jakieś covery, już jakieś mieli aspiracje do tego, żeby na jakiś festiwal pojechać, już mieli bandy, już potrafią w zasadzie grać profesjonalnie, ale życie im nie pozwoliło, nie dało możliwości wykazania swojego talentu nie udało się albo zespołowi, albo indywidualnie i okazało się, że no, trzeba było zamknąć futerał i normalnie ruszyć do normalnej pracy zarobkowej w charakterze jakiegokolwiek innego zawodu, wykonując jakikolwiek inny zawód, ale ta tendencja i te umiejętności już są na tyle, że szukało się możliwości i się okazało, że jest etat muzyka w zespole, który gra wesela, eventy, cokolwiek, w weekendy, czyli po pracy wszyscy relaks, telewizja, piwko, a my z chłopakami tadam zapakowanie gratów i jedziemy, bo jest evencik, czyli krótko mówiąc koncert z obiadem, jak mówią żartobliwie miłośnicy tego zawodu, bo powiem wam, że event tak naprawdę niczym się szczególnie nie różni od normalnego koncertu, oprócz tego, że trwa chyba odrobinkę dłużej i jest oparty o niekoniecznie własną autorską twórczość i to jest ta różnica. Ale za to można zawsze powiedzieć, ale jakie fajne kawałki się gra. Gra się parę godzin i to najlepszych kawałków na świecie, jeżeli mamy do czynienia oczywiście z muzyką, która nas interesuje. Także to jest ta druga grupa, która realizuje się weekendowo i to są z reguły bardzo dobrze grający muzycy. Bo żeby zagrać repertuar składający się z 50, 60, 150 kawałków jest w zeszycie jakby i trzeba podczas w tygodniu jeszcze nauczyć się nowych, bo jak wychodzi hiciowi jakiegoś znanego artysty, to trzeba go już w sobotę czy w niedzielę zagrać, bo bez niego się nie da. Także to są muzycy, którzy są półprofesjonalnie, że tak powiem, w rozkroku między swoimi marzeniami a możliwościami. Czyli krótko mówiąc, no wiadomo, że no to nie jest tak, że teraz rzucę pracę i rzucę się tylko w eventy. No bo
No bo jakoś tak chyba nie. A rzucę eventy? No nie, no to jest moja pasja. No to, gdyby nie eventy, to bym zwariował, gdyby nie granie. Czyli to jest ta gruba sprawa realizacji swojej pasji i znam bardzo wielu naprawdę świetnie grających muzyków, którzy tą drogą realizują się i artystycznie, a jednocześnie w ciągu tygodnia bardzo stateczni, pracujący w różnego rodzaju zakładach albo w różnego rodzaju placówkach, czy w różnego rodzaju korporacjach. To jest ta druga grupa. I ta trzecia grupa wreszcie to ci szczęściarze, którzy walczą o przetrwanie między światami chęci, możliwości realizacji marzeń, a możliwościami, które się im wyłaniają raz po raz, bądź mając firmy, bądź pracując w firmach, bądź prowadząc działalność społeczną, użytkową na rzecz różnego rodzaju przedsięwzięć, projektów, czasami bardzo istotnych życiowo. Tak jak w moim wypadku mam okazję od 40 lat pracować z różnymi wspaniałymi i wybitnymi ludźmi. I należę do tej trzeciej grupy, którym ta gwiazda pomyślności, że tak powiem, sprzyja, żeby realizować swoje marzenia. I to jest ten taki moment, w którym te trzy grupy wzajemnie wiedząc o sobie mogą się i inspirować i pomagać sobie. Ja bardzo chętnie zawsze spotykam się z tymi ludźmi, którzy już czasami pragną konfrontacji, to znaczy, no to jest tak, pracuję normalnie w firmie, ale w sobotę i niedzielę gram. No panie Marku, jak to tam w ogóle, bo ja to tak to tango zrobiłem właśnie tak sobie. No fajnie, że tak zrobiłeś tango, a co zrobiłeś swojego? Zawsze mam pytanie, a czy masz jakąś swoją osobistą twórczość? Bo często ludziom się wydaje, i to jest najczęściej spotykany objaw i choroba, dolegliwość, że jak ja zrobię, mówię tutaj w imieniu kogoś, komu się wydaje, bo mi się też czasami tak wydawało w odpowiednim wieku, że jak ja zagram numer Steve Vai'a albo kogoś tam i w ogóle to jest w ogóle rewelacja. Jest to rewelacja. Jest to rewelacja. Umieć zagrać od początku do techy transkrypcję Vai'a, czy tam kogoś Santana, obojętnie Gilmura. Ale i przebieram tymi palcami i gram w ogóle prawie tak samo jak Vai, tylko jest pytanie. Super, fajnie, kapitalna robota, ale co zrobiłeś swojego? Co wymyśliłeś swojego? Bo umiejętność naśladowania to jest umiejętność, którą się pozyskuje w odpowiednim celu, żeby na przykład poszerzyć swój warsztat, poszerzyć swoją wiedzę, móc się zaprezentować czasami, móc sprawdzić, czy coś jest osiągalne, czy albo jak to zostało zrobione, to jest po to, żeby zdiagnozować, na jakim etapie rozwoju jestem i co ewentualnie muszę zrobić, żeby wykonać ten numer albo do końca, albo nuta w nutę, albo z podobnym brzmieniem. Natomiast istotniejsze zagadnienie, na które świat czeka i tutaj nie ma znaczenia, czy to jest muzyk zawodowy, czy to jest półprofesjonalista, czy to jest muzyk amator, kompletnie to nie ma znaczenia. Świat czeka na taki rodzaj emocji, który wyróżni obojętnie kogo z tej grupy spośród innych wszystkich. I czasami jest tak, że niekoniecznie ta szybkość może cię wyróżnić, niekoniecznie jakaś super kompetencja, czasami cudowny przypadek i złożenie jakichś wyrazów albo jakichś osobliwych dźwięków albo osobliwych nut, coś wyjątkowego może się przydarzyć każdemu. Nie musi to być super profesjonalista, wyedukowany, skończona filozofia sztuki i tak dalej. Może to być prosty impuls wynikający z tego, że
że ktoś ma dar, ktoś ma talent, albo ktoś padł na jakiś genialny pomysł. I takie rzeczy się zdarzają, także nie ma tutaj co się zarzekać, że sukces jest należny tylko tym z tej trzeciej grupy, tym, którzy grają zawodowo. Absolutnie to nie jest prawda. Także warto próbować i warto, obojętnie czym by się człowiek nie zajmował, jeżeli dotyka tego instrumentu, jeżeli ma coś do przekazania, to może się okazać, że właśnie ta treść moja, te emocje, które są w moim sercu, mówię o was, mówię o sobie również, są istotne, żeby trafić do umysłów innych odbiorców. To jest kluczem do zagadnienia. Nie jest ważne, czy szybko, czy wolno, czy wysoko, czy nisko. To jest kompletnie nieistotne. Istotne jest, czy znajdzie to odbiorcę, czy znajdzie to posłuch, czy znajdziesz tam moment satysfakcji i przede wszystkim moment splendoru, którego życzę wszystkim. No, oczywiście. Tutaj dołączam się do tych fantastycznych życzeń. Oby się spełniło. Natomiast ja tak sobie słucham twojego wywodu, Marku, i tak sobie myślę, kurczę, ale to chyba naprawdę nie jest prosta sprawa. Na przykład, żeby powiedzmy, pracując sobie gdzieś tam na etacie, nie jako muzyk, ale po prostu jako no, ktokolwiek inny, nie wiem, mając rodzinę jeszcze w międzyczasie, grać na świetnym poziomie w weekendy z zespołem, no bo kiedy ćwiczyć, kiedy trzeba załatwić jakieś sprawy, czy to jest w ogóle możliwe? Jak ważne jest poświęcenie w tej całej dziedzinie? Możliwe jest absolutnie wszystko. Nie ma rzeczy niemożliwych, krótko mówiąc. To tylko zawsze jest czas i determinacja kogoś, kto dokonują rzeczy niemożliwych, ludzie, których byś nigdy o to nie podejrzewał. Wszystko jest możliwe. Dla chcącego nic trudnego, te wszystkie slogany i te wszystkie banały, którymi jesteśmy faszerowani zgodnie z różnego rodzaju porzekadłami, nie biorą się z czegoś, że ktoś wymyśla porzekadło, które jest bez pokrycia. W każdym z tego typu powiedzeń jest odrobina tej prawdy ludowej, która jest przenoszona i przekazywana z pokolenia na pokolenie. Ja doświadczyłem jednej takiej sytuacji. Można, jak już uświadomiłem sobie kiedyś, leżąc i marnując czas, bo zmarnowałem go w życiu również sporo, po jakiejś balanszce leżąc i tak myślę, a super, jestem zawodowym muzykiem, kapitalnie, a kiedy ja ostatnio ćwiczyłem? Okazuje się, że w momencie, kiedy człowiek osiąga ten taki moment, to marzenie, kurczę, jak ja chodziłem do szkoły i tak, jak ja bym miał tyle czasu, żeby się zajmować tylko i wyłącznie muzą, to bym ćwiczył na gitarze, czy tam ćwiczył na instrumentach, w ogóle zajmowałbym się tylko, a tutaj muszę do szkoły, tam muszę to załatwić, tu mama, tu tam coś, tam tu dziewczyna. I potem jak się okazało, że miałem bardzo dużo czasu na to ćwiczenie, na tą muzykę, to nie chciało mi się. I okazuje się, że największy rozwój jest zauważalny w sytuacji, kiedy jesteś dobrze zorganizowany, przychodzisz ze szkoły albo przychodzisz po pracy, robisz sobie tam 15-20 minut chilloutu i powiesz, że masz 2 godziny na instrument. Tylko, bo potem już musisz robić inne rzeczy. I tak sobie programujesz te 2 godziny, że masz 5 minut rozgrzewki, czy tam 10 minut rozgrzewki, chromatyka, tutaj skalę, tutaj akordy, tu nauczyć się nowe, tu zrobić czas 5 minut na ćwiczenie słuchowe, 10 minut na to, żeby opanować skalę, którą wczoraj zacząłem rozczytywać, 3 minutki, czy tam 10 minut na to, że i robisz sobie taki konspekt i programowo, tak jak ze sportem, tak jak z ćwiczeniami gimnastycznymi, konsekwentnie i systematycznie, przede wszystkim systematycznie, ćwicząc, nie tracąc czasu, można dojść do bardzo dobrych rezultatów. I znam kolegów wirtuozów typu Jacek Królik, którzy na ćwiczenie takie z głową, że tak powiem, z pewnym konceptem osiągają nieprawdopodobne wyniki,
bo nie tracili czasu, bo wiedzieli, że na to ćwiczenie tyle czasu, na to tyle czasu, na zmianę akordu, na pozycję, na kostkowanie, na prawą rękę, na synchron. I potem patrzysz na taki gość, kurde, człowieku, to jest w ogóle, to jest jakieś mistrzostwo świata. No to jest po prostu, to są godzinki wypracowane. I dla tych wszystkich, którzy gdzieś pracują i hobbystycznie zajmują się tematem, również ten kurs, który przygotowaliśmy, który przygotowałem dla Państwa z myślą o tym, że no pewne rzeczy na przykład w moim wypadku już są niemożliwe. No w moim wypadku nie jest możliwe osiągnięcie takiej biegłości jak paru moich przyjaciół, z którymi grywam, a zatem musiałem sobie wypracować jakieś inne drogi przekazywania, redagowania swoich myśli. I tamte inne drogi są pokazane nie jako obowiązek, tylko jako jeden ze sposobów wysławiania się. Wysławiania się na instrumencie, czyli poruszana jakieś tam pentatoniki i tak zaznaczając temat, że nie jestem tytanem pracy, bo niestety no, nie grzeszę, chociaż moi bliscy twierdzą, że ja nic nie robię, tylko pracuję. Może i tak, ale pracuję szeroko, bo i klawisz mnie interesuje i teraz uczę się obsługi programów muzycznych, żeby móc sobie wreszcie po 20 latach znowu samodzielnie realizować swoje koncepcje muzyczne. Nie tylko prowadzenie samochodu i przetrwanie na drodze, bo to jest największa umiejętność w zawodzie muzyka, sztuka przetrwania na polskich drogach. W drodze na koncert i powracając po koncercie, to jest sytuacja. I tutaj paru moich znamienitych przyjaciół ze Związku Zawodowego Muzyków, Artystów, czyli transportowców z własnym programem artystycznym, może coś na ten temat powiedzieć. Także sukcesywnie poświęcając na to czas jakiś tam powiedzmy programowo, zakładając, że no jesteśmy zainteresowani własnym rozwojem, można dojść do bardzo dobrych rezultatów. I to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo ja sobie przypominam czasy, kiedy chodziłem do gimnazjum, liceum. Chodziłem jeszcze do szkoły muzycznej, był taki okres, a następnie chodziłem jeszcze do szkoły muzycznej na lekcje gitary klasycznej, to żeby było jasne. Następnie jeszcze chodziłem na lekcje prywatne gitary elektrycznej i miałem 2 godziny dziennie, każdego dnia zarezerwowane na gitarę klasyczną i 2 godziny na gitarę elektryczną. Ja nie wiem, jak ja to robiłem, teraz jak sobie tak spojrzę, ale faktycznie to się działo. I faktycznie to można, a jakby stara prawda jest też taka, i tu mówię do bardziej początkujących widzów z gitarą, że marnujemy proporcjonalnie tak dużo czasu, jak tego czasu mamy, często. Bardzo często taka sytuacja się tutaj zdarza i moje doświadczenia się w 100% pokrywają z tym, co tutaj mówi Marek. Także fajna sprawa, natomiast tutaj wjeżdżamy w pytania. Czy można zostać zawodowym muzykiem bez ukończenia szkoły muzycznej? Kolega pyta. Tak, można zostać zawodowym muzykiem bez ukończenia szkoły muzycznej. Znam bardzo wielu wybitnych muzyków, którzy nie pokończyli, a niektórzy nawet nie pozaczynali żadnych szkół muzycznych. Są utalentowani, rozwijali się sami, kształcili się sami, zdobywali doświadczenie na scenie albo na różnego rodzaju warsztatach. Jest bardzo duża rzesza. W zasadzie tych, którzy pokończyli szkoły, jest znacznie mniej, aniżeli tych, którzy tych szkół nie mają w ogóle, a są to naprawdę znane nazwiska i mocne nazwiska, choćby wspomnieć B.B. Kinga. Żadnych szkół nie kończył. Z takich mocnych nazwisk typu Steve Lukather albo Michael Landau, to są goście, którzy bardzo krótko studiowali, rok, 2 lata po to, żeby gdzieś tam się zetknąć z tematem studiowania akademickiego, ale rozwijali się sami. Natomiast sami twierdzą, że tak jak w wypadku Lukathera, on
przeszkolił się na niezliczonej ilości kursów, i różnych prywatnych zajęć, na które uczęszczał, za które płacił, chodził do różnych mistrzów, uczył się bardzo wielu dziedzin, mówi o tym otwarcie, że nie kończył żadnych studiów, żadnej akademii muzycznej, ale niezliczona ilość kursów muzycznych, które odbył i przeznaczył na to kapitał. Takie kursy, mam na myśli takie spotkanie, jak każdy z Was sobie może zrobić, gdzieś tam umówić się, pojechać na warsztaty muzyczne. Dzisiaj ten temat jest bardzo popularny i od bardzo wielu lat już, od kiedy pamiętam, w zasadzie i warsztaty w Chodzieży, w Puławach, w Jaworkach, w Bolesławcu i tak dalej. Jest tych miejsc do spotkania swoich idoli sporo. Nawet ostatnio wspaniałe warsztaty przeprowadzał pan Jan Borysewicz, który jeździł pod auspicjami Yamahy i robił warsztaty z udziałem najwybitniejszych polskich muzyków, bo i Wojtek Olszak tam był, i Michał Grot. No i pana Jana nie trzeba rekomendować, bo to jest sama w sobie postać bardzo wybitna. No właśnie. Kolejne pytanie. Już tutaj znajdę. Rafał Kałuża pyta się. Ciekawi mnie jedna rzecz. Czy pan Marek miał kiedyś taki kryzys, że stwierdził, że jednak z muzyki nie wyżyje i trzeba będzie się wziąć za normalną pracę, bo jest tyle zespołów i muzyków i ciężko się przebić? Zdarzają się takie momenty i prawdę mówiąc, ja również pamiętam taki moment w swoim życiu, jakieś tam 30 lat temu, że byłem zmęczony tym zawodem. Po prostu byłem zmęczony tą szamotaniną, bo trzeba sobie uświadomić, że 30 lat temu eksploatacja muzyków była w niewyobrażalnie mega poważnej skali morderczym zajęciem. Krótko mówiąc, graliśmy w obrębie tego całego zrywu narodowościowego, czyli muzyka młodej generacji. Ja grałem podczas z kapelą Banda i Wanda, gdzie eksploatacja wyglądała tak, że 2-3 koncerty dziennie były grane, dziennie, przez 2-3 tygodnie, i tak po paru latach człowiek był wykończony, ponieważ sam system eksploatacyjny był dramatyczny, powiem, wyzysk człowieka przez człowieka, nie uskarżając się, wyglądał katastrofalnie. Myśmy dostawali dość nieduże pieniądze za te koncerty, ale za to ilościowo było sporo. Oczywiście człowiek był młody, wlewał, jak to śpiewa Beatka Kozitrak, wleje wódę w gardło, bo tylko woda była. Nie było cateringów, nie było niczego, nie było barów, nie było... dziwne czasy. Wręcz kosmiczne czasy. Były tylko cynadry na stacji Ibigos ewentualnie o 12 nocy. Także ta eksploatacja doprowadzała nas do tego, że bardzo wielu ludzi młodych z mojego pokolenia umierało, tracili siły, energię, zapadali się na, wiesz, psychicznie i nie wytrzymywali. Ja również przeszedłem taki moment, że wykombinowałem sobie, że mam dość tej rzeźni. I nabyłem 2 stoły bilardowe. Postawiłem je w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, bo podówczas tam mieszkałem. I przez pół roku zajmowałem się graniem bilarda, myśląc, że to jest bardzo dobry interes, bo to naprawdę był nawet ciekawy interes w latach 80., kiedy stoły bilardowe były w ogóle niepopularne, ale to jest tak. Takie resety, i to trwało pół roku, tak nie grałem, w ogóle nie interesowałem się, byłem tak skatowany i zmordowany eksploatacją jako muzyk zawodowy, że powiedziałem dość, to jest nie do wytrzymania. Ale po pół roku już stwierdziłem, że nie, że tak się nie da żyć, i od razu się zaokrętowałem w jakimkolwiek projekcie, jaki mi się, że tak powiem, przydarzył,
a jako że muzyków w latach 80., którzy byli przygotowani do tego zawodu w taki sposób, jak byłem przygotowany do niego ja, czyli krótko mówiąc, byłem mobilny, miałem telefon, uwaga, miałem telefon w domu. To może dzisiaj brzmi śmiesznie, ale to, proszę Państwa, to prawda, że jak miałeś telefon w domu, to byłeś gościem po prostu. Żeby załatwić sobie telefon, to musiałem nieprawdopodobne rzeczy, bo telefon był jeden, dwa w bloku w latach 80. To miał szef policji albo jakiś tam urzędnik państwowy albo ktoś tam. Ja jako muzyk miałem szansę sobie załatwić właśnie telefon, a jak miałeś telefon, byłeś mobilny, miałeś instrumenty, umiałeś grać, to wtedy to był jeden z podstawowych elementów, które katalogowały cię w sytuacji osób, do których się dzwoniło. A jeszcze w latach 80. zajmowałem się wielokrotnie pracą sidemana, dzisiaj już ten zawód nie istnieje rzadko, czyli muzyka, który wykonuje partie gitarowe na zlecenie. Dostawałem jakiegoś różnego rodzaju propozycje i po tym pół roku, jak już modliłem się o to, żeby gdzieś tam wrócić do pracy jako muzyk, bo już ten bilard mi ten wychodził bokiem, to dostałem bardzo dobre propozycje od różnego rodzaju wspaniałych ludzi. Między innymi wtedy powrót był do Bajmu, wtedy grałem w Ciuksużyn Band, byłem również w tym doborowym składzie Krzysztofa Krawczyka po powrocie z Las Vegas. Współpracowałem z Jackiem Skubikowskim, wspaniałym artystą, nieobecnym już wśród nas, wyjątkowym człowiekiem i wyjątkowym twórcą. Pracowałem z różnego rodzaju wspaniałymi damami polskiej sceny. Miałem okazję nagrywać dla pani Maryli Rodoli. Gdzieś tam dostawałem telefony oraz angaże wyjątkowe i pamiętam, że jak już po tym pół roku niechęci do grania wróciła mi chęć do grania, to już drugi raz nigdy nie wróciła myśl, żeby odpocząć od tego, bo to jest dobrodziejstwo i to jest szczęście i to jest spełnienie marzenia. Ale ten moment takiego zastanawiania się, a już mam dość tego zawodu, kurde nie, to w ogóle trzeba czymś się zająć. Moi koledzy po 40 latach w swoich zawodach mają poważne firmy, bryki, kapitały, w ogóle doma, gdzieś tam, a ja mam gitarki. No i taki wybór jest. I jeżeli się chce to marzenie spełnić, to trzeba czasami umieć zrozumieć, że no, to nie jest dla każdego, ale też nie wszystko z tego można osiągnąć. Są oczywiście moi koledzy bardzo zamożni, tak jak Grzesiu Skawiński, który realizując swoje marzenia osiągnął maksymalny top i szczyt możliwości, jest dzisiaj człowiekiem ze wszechmiar ustabilizowanym i wspaniale się patrzy na taki przykład pięknego sukcesu. Ja mam radość, że trochę innej natury. Ja może nie jestem tak ustabilizowany, ale za to plączę się po światach muzycznych, które są czasami dla innych nieosiągalne. No i to jest coś, co tu też myślę, że wiele osób się zgodzi, bo jak ktoś naprawdę ma tą chęć taką muzyczną i ten głód, to nawet jak będzie siedział w Bentleyu Maybachu i miał 7 domów, to i tak nie będzie szczęśliwy, jeśli to nie będzie realizowane, więc cóż tutaj więcej dodać. Ale mamy całkiem sporo pytań, w ogóle 110 osób nas w tym momencie ogląda, czyli naprawdę sporo. Witamy wszystkich nowych. Przepraszamy, że w takiej formie, ale cóż, no, trzeba sobie poradzić z problemami technicznymi. Ważne jest to, że jesteśmy, że zadajecie pytania. Ojej, naprawdę całkiem sporo. Dobrze, coś muszę wybrać. O, chyba tutaj pytanie
od kolegi, który się zapisał jako Tony. I to chyba jest kursant, znaczy to chyba jest osoba, która powinna być zainteresowana twoim kursem, Marku. Uwaga, pytanie. No, jedziemy z pytaniami. Będę teraz się streszczał. Czy ćwiczenie solówek na ucho ma sens? Czy lepiej się skali wyuczyć? Takie pytanie. Skal trzeba się wyuczyć, niezależnie od tego, czy ćwiczenie na ucho ma sens. Ucho i ćwiczenie ucha ma sens, a zatem granie solówek na ucho to jest kształcenie słuchu, a nauczenie się skal to jest teoria. To jest teoria, która w połączeniu z naszym uchem i graniem na ucho, a do tego wszystkiego dokładając wiedzę, ucho jest po to, żeby skontrolować, czy dźwięk jest właściwy, a wiedza jest po to, żeby ten dźwięk właściwy wybrać. Po to, żeby nie zgadywać, uczymy się skal, że wiemy, że do tego akordu pasuje taka skala i nie trzeba odkrywać Ameryki, po prostu widzimy tą skalę, wiemy, gdzie są dźwięki, a nasze ucho modeluje tylko sytuację, co z tymi dźwiękami zrobić. Oczywiście świetnie się gra na ucho, jak się nic nie wie, ale się gra przypadkowo i niepowtarzalnie. Jedna solówka wyjdzie, druga solówka nie wyjdzie. W momencie, kiedy mamy ustabilizowane dźwięki, wiemy, z których dźwięków należy korzystać, a to nam daje możliwość po przerobieniu znajomości skal. Nie trzeba ich znać wiele. Można się nauczyć jednej, ale miedzią obcyndoloną na zicher, czyli krótko mówiąc zrobioną na blaszkę. Dur, mol, pentatonika, ewentualnie coś tam jeszcze i już wiemy. A ucho jest po to, żeby to skontrolować. Ucho daje nam możliwość popatrzenia tym takim okiem muzyka, czyli ucho jest tym okiem, dźwięków nie widać, jeżeli one są w przestrzeni, to ich nie widać, możemy je tylko wysłyszeć. Zobaczymy je w momencie, kiedy będą w tabulaturze albo będą na papierze, ale w momencie, kiedy są tylko w przestrzeni, musimy je wysłyszeć, to są nasze oczy. A zatem granie na ucho jest czymś absolutnie nieodzownym i jest to absolutna umiejętność, której nie można pominąć. Ale skala i świadomość tego, że te dźwięki znajdują się w tym, a nie w innym miejscu, pasują do tego, a nie innego akordu, to już jest coś, co nam pomoże nie błądzić. No właśnie. Dlatego tym bardziej zapraszamy takich tutaj potencjalnych kursantów z takimi pytaniami dosyć konkretnymi. Widać, że jeszcze może nie wiedzą, jak co powinno się zrobić, ale chcieliby, to tych zapraszamy. Jeśli zdecydujecie się dzisiaj, to tutaj macie w opisie filmu kod. Możecie sobie go wpisać i otrzymacie jeszcze dodatkowo 10% zniżki. Ale to musi być koniecznie dzisiaj, potem przestaje to działać. Pytanie następne. Uwaga, jak ćwiczyć? Czy lepiej krótkie partie 4, 8, 16 taktowe, pasaże i zagrywki z jakiegoś kursu, czy całe ponad 100 taktowe utwory mistrzów gitary typu Page, Hendrix, Knopfler? To zależy, co chcesz osiągnąć. Jeżeli ćwiczysz krótkie frazy, to poznajesz krótkie frazy. Jeżeli chcesz się nauczyć transkrypcji kogoś i chcesz to zrealizować w całości, to ja na przykład miałem marzenie, żeby nauczyć się jakiegoś utworu. Pamiętam jedna z pierwszych transkrypcji, nawet nie grałem wtedy na gitarze, tylko robiłem ją dla kolegi Smoke on the Water. I ja miałem takie marzenie, żeby umieć ten utwór zagrać od początku do końca. Kiedyś powiedziałem sobie, jakbym się kiedyś uczył grać na gitarze, to pierwszą rzeczą, jaka by mnie interesowała, to nauczenie się i zagranie tego razem z mistrzem. I potem już jak zająłem się graniem na gitarze i trzeba było się rzucić w wir edukacji, pierwszą rzeczą, z jakiej skorzystałem, to z tego, że zacząłem uczyć się jakichś tam fragmentów obszernych, coraz bardziej obszernych, do tego, żeby przyswoić sobie temat. No, cudownie jest zagrać utwór od początku do końca, bo zawsze się może znaleźć ktoś na świecie,
kto również zna ten numer od początku do końca i to już jest zaczyn do tego, ty, to fajnie, znasz ten numer, to jeszcze tylko bębniarza takiego znajdzie, a jeszcze kogoś, a może ktoś to zaśpiewa. I już się robi repertuar. Co umiesz? Smogła dołotę. Tak? O, całe z solem? Tak. No to kurde, to super. Ja mam do tego basu. Jeżeli natomiast są takie fragmenty, i to jest druga część odpowiedzi, czyli warto się uczyć długich form, jeżeli utwór jest długi, ale również podoba mi się tylko jakiś fragment jakiegoś utworu. Nie chcę mi się uczyć, bo ja nie będę grał na przykład utworów Zappy, bo są nie do nauczenia dla mnie, ale jeden fragment tego Zappy tak, kurczę, no wyjątkowo na mnie działa. No to zrobiłem sobie fragment Zappy, jakiś tam kawałeczek solówki, a potem dowiedziałem się, że na przykład całe transkrypcje Zappy, łącznie z zapisem wszystkich instrumentów, robił w młodości Steve Vai. Takie miał zadanie i terminował Zappy i pierwsza rzecz, jaka ten, pisał całe transkrypcje jego utworów i grał je. Czyli krótko mówiąc, każda forma edukacji, czy krótkich fragmentów, czy długich, obszernych, jest kwestią naszych indywidualnych zapotrzebowań, jeżeli kształcimy się sami. Jeżeli byśmy chodzili do szkoły muzycznej, musielibyśmy przerobić to, to i to. Nie jakiś tam krótki fragment, tylko zadany fragment. Jeżeli uczymy się sami, musimy sobie ten reżim wewnętrznych działań tak wypracować, żeby to przynosiło rezultaty. Jeżeli robimy coś po łebkach i tu uszniemy, tam uszniemy, tu motylek, tam przelecę tutaj, dziubnę jakieś dwa dźwięki i tak dalej, to tak de facto umiesz coś, zagraj coś. Często jest tak, spotykam młodych ludzi, okej, mamy własną prezentację. Jednym z takich elementów jest umiejętność, dzień dobry, nazywam się tak i tak, gram, interesuje się tym i tym. Okej, no to proszę, to zagraj mi na gitarze, bo interesujesz się grą na gitarze, to zagraj mi coś. I pada pytanie, ale co? No stary, ja nie wiem co. To ty masz wiedzieć, co mi chcesz zagrać i co chcesz zagrać swojemu odbiorcy, publiczności. No, wyobrażasz sobie, że przychodzisz na koncert, siadasz, kupujesz bilet i wychodzi artysta i mówi, co ja mam zagrać? No to dziwne. A zatem zróbcie sobie taki własny test. Weźmy gitarę czy jakikolwiek instrument. Mamy 30 sekund po to, żeby coś opowiedzieć o sobie. Nie możemy wydobyć słowa. No, bierzemy, mamy 30 sekund. I ja już wiem, że gość interesuje się Carlosem Santaną. Załóżmy. A ktoś inny zagra fragment czegoś, ktoś inny zagra swoją jakąś tam melodię, ktoś inny, ale trzeba coś zagrać. A zatem sytuacja tych krótkich fragmentów, które nam się podobają, potem nam się przekładają na sytuację naszego bagażnika czy plecaczka z tak zwanymi gotowcami. Pierwszą rzeczą, jaka mi przyszła do głowy, o dziwo, była Europa Carlosa Santany. Przedziwne, nie spodziewałem się. Aczkolwiek to był numer, który mi się zawsze podobał. Grałem go na eventach i uwielbiałem go grać na gitarze. Jeden z pierwszych, który przerobiłem od początku do końca, chociaż teraz nie zagrałem go we właściwej tonacji. Także tutaj musicie wybierać sobie indywidualnie. Warto robić całe utwory. Czasami człowiek nie ma siły na to, żeby zrobić całe, ale zrobić ile się da i przejść do następnego. Poznawać, wdrażać, przyswajać wiedzę, mobilizować się, koncentrować się na fragmencie, który nas interesuje, doprowadzić do stanu, żeby go zagrać, powtórzyć, umieć i powiedzieć sobie, kurde, fajnie, udało mi się to zrobić, zrobiłem krok do przodu. No to super, właśnie to jest to. Pozdrawiam panów z Wielkiej Brytanii, bardzo ciekawy i wciągający program, pozdrawiam serdecznie, pisze Andrzej Ozimek. My również oczywiście pozdrawiamy. Pozdrawiam Andrzejku, pozdrawiamy Wielką Brytanię. Następna osoba pyta się, hej, czy jest to kurs tylko i wyłącznie na gitarę elektryczną, czy również na akustyczną? Pozdrawiam pana Marka. Jest to kurs na gitarę elektryczną.
Ze wskazaniem, absolutnie. Nie zajmuję się graniem na razie na gitarze akustycznej w takim sensie stricte, tak jak są fingerstyle'owe kursy i tak dalej. Oczywiście to nie znaczy, że nie gram na gitarze akustycznej, ale robię to w takim, powiedzmy sobie, zakresie mi potrzebnym, czyli akompaniament na gitarze akustycznej nie jest mi obcy, zagranie gdzieś tam jakiejś solówki również, natomiast no, mam kolegów i przyjaciół, którzy to robią ode mnie znacznie lepiej, a zwłaszcza w takich dziedzinach typu flamenko albo gitara klasyczna, którą się w ogóle nie zajmuję, to tutaj chylę czoła w stronę klasyków, bo chciałbym mieć tę umiejętność i chciałbym, jakbym jeszcze raz miał wystartować i przerobić temat gitary, to tego, co mi najbardziej brakuje osobiście w moim systemie wykształcenia, bo jestem z wykształcenia perkusistą, to zaplecza pod tytułem gitara klasyczna. Bo podziwiam klasyków i chciałbym mieć tę umiejętność grania na gitarze klasycznej w prawdziwy sposób, czyli przydałaby się przynajmniej jakaś tam wiedza na etapie podstawowej i średniej, to już by mi wystarczyło. No nie miałem sposobności, nie miałem okazji, tego mi trochę brakuje, nadrabiam oczywiście gdzieś tam w dłubie sobie w okolicach, bo uważam, że Bach jest tą absolutną podwaliną dla w ogóle dziedziny, jaką jest muzyka i jeżeli mówimy o temacie polifonii i kontrapunktu, to tam ta dziedzina, ja zawsze z rozkoszą słucham klasyków, którzy grają Bacha, bo lubię Bacha akurat. Prócz normalnych innych twórców klasycznych, Bach jest zawsze no, dla mnie bajkowy i zjawiskowy. Zresztą słychać gitarzystów, którzy się inspirują Bachem i choćby już nie mówię o klasykach typu Pat, Metheny, ale takich gigantach jak na przykład Steve Morse, u którego słychać, że tam to wszystko jest przerobione, gitarzysta od Stinga, to są ludzie, którzy mają to zaplecze. Mi tego zaplecza brakuje, osobiście cierpię z tego powodu. No trudno by mi było pójść teraz i rozpocząć kurs gitary klasycznej, ale nie jest wykluczone, że jakbym miał taką sposobność, to bym to zrobił. Proszę bardzo. No tutaj kolejne pytania się pojawiają i brzmią następująco. Panie Marku, ile pan poświęca czasu na ćwiczenia dziennie, a ile na improwizację? No tak, to jest pytanie bardzo ciekawe, dlatego że John McLaughlin powiedział, że minimalna ilość potrzebna na ćwiczenie, żeby utrzymać formę, powiedzmy, z tak zwanym bez regresu, to jest ponoć 2 godziny. Ale mówimy tutaj o wirtuozach, którzy osiągnęli jakiś pułap niebywałej biegłości, który trzeba utrzymać. Ciekawe, jak to w wypadku Jacka Królika wygląda i wirtuozów tego typu, grających, posługujących się techniką taką z krwi i kości. Ale myślę, że to tak, jak powiedział McLaughlin, 2 godziny. Natomiast w moim wypadku wygląda to tak. Ja oczywiście, mój system ćwiczenia to jest lekki chaos i anarchia, nie ukrywam. I on się kształtuje w zależności od sytuacji i potrzeb. Ja niestety nie należę do tych gitarzystów, którzy siedzą, łapią instrument i pierwszą rzeczą, jaką robią, to włączają metronom albo lup i ćwiczą. Nie lubię tego. Czyli krótko mówiąc, ten zakres ćwiczeń, które gdzieś tam kiedyś trzeba było zrobić, żeby móc taką frazę zagrać, jest wykonany, ale niestety boleśnie odbieram to, że nie robię tego systematycznie tak, jak należałoby to robić. I w tym celu poszedłem nawet gdzieś tam skomunikować się ze wspaniałymi wykładowcami z uczelnianymi i zauważyłem, że to jest konieczność, czyli krótko mówiąc, żeby aparat działał,
żeby ta synchronizacja była, żeby to się zgadzało, trzeba poświęcić na to tyle czasu, ile możesz, ile potrzebujesz, ile uważasz, że ci wystarczy. Natomiast w moim wypadku to wygląda tak, że czasami jak mnie coś opęta, albo zostanę natchniony, nawiedzony przez kogoś, kto robił, zrobił na mnie oszałamiające wrażenie i widzę jakieś ćwiczenia, które trzeba rozkminić, jeśli go nauczyć, albo czuję ewidentne braki, bo to mi się najczęściej zdarza, że czuję ewidentne braki synchronizacji, albo nie mogę jakiejś frazy wyćwiczyć i tak dalej, wtedy się zacina i poświęcam na ćwiczenie trochę więcej czasu, tyle, ile trzeba, żeby nauczyć się jakiejś frazy, żeby ją wyćwiczyć, żeby ona była powtarzalna i żeby ją utrzymać w dobrej kondycji. I wtedy to jest ćwiczenie techniczne i rzeczywiście wygląda to tak, że programuję sobie jakiś loopik albo jakiś metronom i ćwiczę jakąś albo skalę, albo jakąś zagrywkę, albo jakąś frazę, albo jakiś motyw. Ćwiczę do momentu, w którym wyćwiczę. Wracam do niego regularnie przez ten czas, który jest potrzebny, abym to mógł utrzymać i żebym to wdrożył. A potem już natychmiast uciekam w świat improwizacji i włączam sobie jakiś podkład i improwizuję. I próbuję tą frazę wdrożyć w improwizacji. W ogóle całe moje życie to jest sytuacja potrzeby improwizowania. Czyli krótko mówiąc, najbardziej mnie cieszyło w gitarze to, co każdego, czyli granie tych solówek jest podkład. Mnie nie interesowała jaka jest tonacja, w ogóle słuchałem zespołu Toto i nie wiedziałem, że Rozena jest G, ale grałem solówkę do tego jakąś tam cały czas, pod wokalem, na wokalu, nie interesowały mnie części. Chodziło o to, żeby ucho podążało za tym, co słyszę i żeby respondowało z podkładem, czyli improwizacja. I ta potrzeba improwizacji potem ma taką cenę, że przychodzisz do zespołu i naraz ta improwizacja albo ten moment grania solówki to jest 30 sekund, a 3 minuty to jest granie akompaniamentu. I trzeba było się nauczyć chwytów, rozróżniania sytuacji, akordów. Zresztą powiem, że cały czas odkrywam braki swoje w kwestii dobrego akompaniamentu, dobrego podkładu. Ja umiem i wyspecjalizowałem się w robieniu akompaniamentów tak zwanych kwintowych. Czyli muzyka lat 70., 80. Moja rola w zespołach to zawsze było granie kwint. Kwint, czyli no w interwału. Interwałów, które w sumie no tak nie są pełną harmonią, krótko mówiąc. Granie interwałowe, oczywiście kwinta, oktawa i jakieś tam kwarta, interwały. W rock'n'rollu bardzo niezbędne. Natomiast moi inni koledzy w zespołach zajmowali się górnymi strukturami i potem się okazało, że trzeba było się tego nauczyć. Trzeba było się nauczyć akordów, trzeba było zrozumieć tryby, trzeba było zrozumieć składniki, trzeba było zrozumieć stopnie. I ta wiedza była nabywana w miarę potrzeb i w miarę upływu czasu, ale dotkliwe odczucia są takie, że jeżeli człowiek stawia tylko i wyłącznie na improwizację, na to, żeby biegać po gryfie, to potem i odkleja się trochę od tego, co jest zapleczem, a zapleczem jest harmonia i zapleczem jest rytm, to trzeba się potem głęboko cofnąć, przed czym przestrzegam w kursie, żeby jednak mimo wszystko widzieć, że jeżeli jest to A-dur, to oczywiście solo mogę grać tutaj, ale tutaj jest akord i widać ten akord. Jeżeli tu mamy A, to też tu mogę grać solo, ale tu jest akord. A często jest tak, że ludzie wiedzą, że tu jest E-dur, a solo gram tylko tutaj. I to tak właśnie jest ze mną, również tak było. Dlatego mój kurs jest o tyle istotny, że on dotyka takich tak bardzo personalnie, pokazuje moje dolegliwości i problemy, bo ja opowiadam w zasadzie o swoich problemach. Kochani,
no starajcie się grać w tej pozycji, bo tu jest Edwards, tu w tej pozycji grajcie również Sola, nie tylko tutaj, bo mi przez lata dokuczała sytuacja właśnie ta, o której mówię w kursie, że tu znałem Edwards, a tu miałem zagrać Solo. Ani za bardzo tu mi nie pasowało Edur, ani za bardzo tu mi nie pasowało solo, bo tutaj jest ciężko, a tutaj Edur nie brzmi. Także mój kurs ma to do siebie, że odbiega od klasycznego kursu akademickiego i mówi o tym, słuchajcie, no jak tutaj Edur, to spróbuj jednak sobie tu ponaginać. Także to jest takie bardzo bliskie temu takiemu realowi, który każdemu dokucza. O, ciekawa sprawa. Tutaj mały temacik, szybkie pytanie, bo mam gitarowy starter i kurs masterclass. Powiedz, czy najpierw skończyć cały starter, czy robić po trochu jednego i drugiego, czy na przykład po jednej lekcji dziennie z obu kursów? To pewnie ja odpowiem to pytanie. Możesz to mieszać z naciskiem, że warto by było przejść do Marka na kurs z informacjami absolutnie podstawowymi, które ja tam przekazałem w tym starterze. Druga opcja właśnie, mieszanie, raz jedna, raz druga. A teraz z powrotem pytanie do Marka. Mam jedno pytanie, nikt nie zada takiego na 99%, skąd te wyliczenia, to nie wiem. Co Marek Raduli sądzi o systemie stereo wet, dry, wet? Bardzo dobry system. Wet, dry, wet. Stosował go lata temu Steve Lukather i bardzo wielu gitarzystów, których stać na to. Bo to jest dość kłopotliwa historia, żeby mieć wet, dry, wet. To trzeba mieć końcówkę mocy, która rozsyła po kanałach efekty, a w środku mamy... Jest to wspaniały system. To jest chyba spełnienie marzeń każdego gitarzysty. Przestrzegam jedynie przed sytuacją następującej treści, że taki właśnie system, wet, dry, wet, jest jednym z najtrudniejszych systemów do przetransmitowania go dalej. Czyli krótko mówiąc, my na scenie się będziemy pałować, że brzmimy jak milion dolarów, a z przodu nas nie będzie słychać. I o co chodzi? I dlaczego? A okazuje się, że przetransmitowanie takiego systemu wiąże się z transmisją trzech sygnałów, czyli posiadanie tak zwanej podgrupy, która wiąże się z dobrym sfazowaniem mikrofonów między sobą, bo wystarczy sobie uświadomić, że jeden mikrofon będzie w nie takiej fazie jak trzeba, i my na scenie będziemy brzmieć, tak jak powtarzam, jak 150, a z przodu po transmisji okaże się, że jak bijamy solo, to znikam. Nie ma mnie, po prostu mnie nie słychać. Co takiego się stało? Bo okazuje się, że system transmitowania jest znacznie trudniejszy, aniżeli sam system stworzenia czegoś takiego, no bo wystarczy mieć jedną kostkę stereo, końcówkę mocy, dwie kolumny, i jeden wzmacniacz. I w zasadzie ze wzmacniacza wychodzisz, rozsyłasz sobie sygnał stereo, same efekty, bez dry'u. I teraz uwaga, dry, wet, dry. Żeby stworzyć ten system, trzeba mieć specjalnie skonfigurowane procesory, które pozwalają na to, żeby zrobić key dry, czyli zamknąć naczelny sygnał, bo jeżeli zrobimy dry w środkowym wzmacniaczu z kolumną i na pobocze wypuścimy dry z efektem, to na bank się będzie fazować, czyli super historia, genialna historia do osiągnięcia pełni brzmienia, efekty, ping-pong, stereo, w ogóle wow, jeszcze dry niezakłócony, rewelacja. Nie polecam do pracy w tym kraju. A to już powiem, chyba że się gra w jakimś zespole typu Jam, albo Ira, albo cokolwiek takiego, co jako formacja ma również zawodowego gościa, który robi ci przody. Jeżeli liczysz na to, że pojedziesz i zagrasz support na przykład,
przed jakimś tam artystą i postawisz sobie dry, wet, dry, a z przodu będzie siedział realizator, który nawet nie wie, co to jest, to gwarantuję ci, że na tym wykonie będziesz jedyną osobą, której się to będzie podobać, bo tylko ty się będziesz słyszał, ewentualnie koledzy na scenie, ale z przodu nie będziesz słyszalny. A zatem jest to ryzykowne. U nas w kraju, niestety, no po prostu mówię o tym, o tym co jest. Kompetencja, jeżeli chodzi o sytuację świadomości transmisji, dobrej transmisji, jest jeszcze niestety bardzo nikłym procencie, bo oczywiście naturę już jest bardzo wielu fachowców, którzy kręcą koncerty i robią to na najwyższym światowym poziomie, ale nie liczmy na to, że uda nam się z przypadku wystawić graty i licząc na to, że nie masz własnego akustyka, zostaniesz dobrze przetransmitowany. Żebyś był dobrze przetransmitowany, to czasami jest problem z jednym mikrofonem, bo ludzie nie wiedzą, gdzie postawić mikrofon i jaki postawić mikrofon przy jednym głośniku, żebyś był dobrze słyszalny, bo wystarczy, że Kolo przyjdzie i on wie, że tam SM57 to świetny mikrofon, wszyscy na tym grają. Tak. I postawi go centralnie na cewce głośnika i już twoje brzmienie, nad którym pracowałeś, jest, że tak powiem, po transmisji czymś, co powoduje wypad, plomb i wypad włosów. W związku z powyższym, jeżeli się człowiek decyduje na dry, wet, dry, to musi mieć świadomość, że z przodu siedzi gość, który wie, jak to przetransmitować. Okej, okay, to było naprawdę ciekawe pytanie. Ja zresztą czasami też miałem taką sytuację, że lekko odradzałem tym, którzy niekoniecznie są na jakimś tam zaawansowanym poziomie muzyczno-gitarowym, ale i chcieli roszady sprzętowe robić i tam robią jakieś roszady sprzętowe, a potem grają jakiś koncert w koziej wólce, jak to się mówi, i właśnie kompletnie zepsute to brzmienie, także to kurczę, to no Marek, myślę, że może wam powiedzieć o tym znacznie więcej niż ja. O, to jest ciekawe pytanie, uwaga. Panie Marku, kiedy przyszedł pan do budki suflera, wszyscy już wiedzieli, czym jest budka. Jak odnajduje się muzyk, który trafia do tak znanego zespołu? Czy jest miejsce na indywidualność, czy raczej stara się dopasować do stylistyki już znanej? To jest pytanie z natury, no, co robisz, jak przychodzisz do nowej pracy. Nie ma to znaczenia, czy to jest zespół Budka Suflera, czy to jest korporacja, czy to jest biuro, kancelaria prawna i tak dalej. Wszędzie mamy do czynienia z podobnymi mechanizmami. Jeżeli dostajesz propozycję pracy w takiej formacji, to znaczy, że ktoś cię dostrzegł i przymierzył sobie, założył sobie taką hipotetyczną historię, że ten gitarzysta będzie pasował do naszego zespołu, bo ma takie brzmienie, bo ma tak wygląda, jest charyzmatyczny, albo jest wyróżniający się, albo wydaje mi się, i tak samo było z Budką Suflera. Pamiętam ten moment doskonale, bo grałem z Bajmem i to był dobry czas pracy z Bajmem, zresztą bardzo dobrze mi się pracowało z Beatą i Andrzejem i z muzykami z tego zespołu w tym czasie. I Adaś Abramek, i Paweł Sot, i Alan Buster, i Kuba Majerczyk. Bardzo dobrzy muzykanci, dobry czas, płyta Biała Armia, mocne rockowe uderzenie. I grałem koncert, jeden z ostatnich, na stadionie Lublinianka, pamiętam, z Bajmem, a w międzyczasie podnosiła się, że tak powiem, po niedawnej reaktywacji grupa Budka Suflera i tam pracował gitarzysta, który bardzo dobry muzyk, świetny muzyk, Arek.
ale on był jakby osadzony w stylistyce bardziej bluesowej, tak bym to nazwał. I nie miał tego, co było potrzebne temu zespołowi, czyli grzmotnięcie, konkretne grzmotnięcie. I dostałem propozycję od Krzysztofa Cugowskiego, żebym zasilił skład Budki Suflera, bo im potrzebny jest gitarzysta z dużym ciosem, że tak powiem, jak mi to zostało naświetlone, tak mówiąc, w uproszczeniu, czyli dobrze grające riffowo, żeby uciągnąć te mocne riffy, zwłaszcza płyty lat 70., czyli Cień Wielkiej Góry. Ja miałem potężnie brzmiącą wtedy gitarę, w której grałem przez wiele lat z Budką. I dla mnie to była propozycja typu zaszczyt i nobilitacja, bo ja wiedziałem, kto to jest Budka i takie wyróżnienie w momencie, kiedy się trafia, to w zasadzie kończył się mój kontrakt z Bajmem, już go nie przedłużałem, tylko powiedziałem, że dostałem propozycję grania z Budką i to był dla mnie taki moment bardzo, pamiętam, bardzo poważnego takiego stanu doświadczenia, że no to super, to jest super, że po wielu latach trafiam w band z taką historią, z takim dorobkiem, w takim składzie, bo tam Mietek Jurecki, Zeliszewski, Romuald Glipko i Krzysio Cugowski, myślę, no to jest po prostu idealne miejsce dla mnie. I to było idealne miejsce dla mnie w tym czasie i w tym momencie mojego życia, ponieważ praca z tym zespołem dała mi możliwość wypracowania jednak pewnego takiego punktu, który się nazywa nazwisko, zdobycie doświadczenia grając z tak doborowym składzie muzycznym i z tak doświadczonymi muzykami i takich utworów i dla takiej publiczności, dla której grała Budka, 10 lat koncertów spowodowało naprawdę poważne zmiany w moim życiu, niejednokrotnie dobre i niejednokrotnie niedobre, bo jak człowiek pracuje w takiej firmie, to myślisz, że już tak będzie do końca życia, a zatem zaczynasz się rozleniwiać. Jeszcze jak te pierwsze 5 lat w Budce pracowało się na zasadzie, przed tangiem pracowało się jeszcze na zasadzie pełnej takiej, powiedzmy sobie, dyspozycyjności i wiary w to, że trzeba osiągnąć sukces, to już jak został osiągnięty ten sukces, to oczywiście powietrze zeszło z tego balona, jakim były marzenia nadmuchane przez wszystkich. Wykonało się robotę i potem już się zaczynało delikatnie odcinać kupony, dlatego rezultat był taki, a nie inny, że po tej dekadzie przepracowanej po nagraniu 10 płyt trzeba było coś w tym zespole zmienić, chociaż moim zdaniem niczego nie trzeba było zmieniać. Jak się okazuje dzisiaj po latach, to nie było tylko moje zdanie, tylko trzeba było przetrzymać ten kryzys tak zwany tożsamościowy, wynikający z zadęcia sukcesu, okazuje się z niedojrzałości składu do tego, że ten sukces trochę powywracał w głowach ludziom. I zresztą również, aczkolwiek nie do tego stopnia, żebym przestał ćwiczyć, chociaż były takie fazy, że miałem niechęć do instrumentu, bo co przyniosłem jakiś dobry, ciekawy pomysł, to okazało się, że to było nikomu niepotrzebne już w tej fazie po takim tangu. Już zespół raczej dryfował w stronę prosto i komercyjnie, a ja cały czas miałem to marzenie budkowe, z którym przyszedłem i z którego nigdy nie wyrosłem, mianowicie Cień Wielkiej Góry i takie naprawdę poważne granie, dostojne granie, dostojne, nie wal wszystkich świętych, tylko dostojne granie, bo ten zespół mógł grać tak, jak gra obecnie Pink Floyd, bo to nigdy nie był zespół taki rockowy typu Rolling Stones i tutaj nie zostawiałbym tego, ale zespół o dostojnej nucie typu Pink Floyd absolutnie tak i tak by mogło być, ale była jednak, było trochę niejasności w temacie i w końcu zespół podryfował w stronę komercji, a ja już w międzyczasie byłem gdzie indziej.
No. Także sytuacja kończąc, wspaniały czas. Wiadomo, że poznaje się ludzi, poznaje się wartości, poznaje się gusty, uczy się człowiek sposobu komunikowania się, samogranie to jest jeden element, ale to jest jeden element. Sposób porozumiewania się, sposób bycia, jednak to na scenie się jest 2 godziny, a w busie i na trasie się jest 20 godzin ze sobą, trzeba 15 godzin ze sobą. To jest ta zasadnicza różnica, o której ludzie czasami nie myślą kompletnie, myśląc, że co tam te 2 godzinki, tam zagrasz sobie pan na gitarce, skasujesz pieniądze i do domu. Nie, to jest śniadanie, obiad i kolacja czasami. To jest wspólny bus, to jest wspólna scena, to jest wspólna garderoba, to jest wiele, wiele godzin i wiele różnych napięć, bo każdy przychodzi trochę z innego świata i nawet jak się spotykamy na tej trasie, na koncercie, to każdy ma jakieś tam swoje sytuacje. Ja długie lata obserwowałem tych muzyków z dużym podziwem i z atencją w stronę i starszych kolegów i nie tylko. A potem się okazało, że no, wyczerpały się jakby wspólne zamiłowania do muzyki. Okej, to może już, żeby Marka nie męczyć, to ostatnie pytanko. Nie męczyliśmy. Marek jest... Mam taki obowiązek spotkać się i odpowiedzieć na pytania, to też jestem. Korzystajcie z tego, bo nie zawsze będę. Tak, i tutaj w tym momencie warto zaznaczyć, że jeśli zaopatrzycie się w kurs Marek Raduli Masterclass, to jak tylko zamkniemy zapisy, bo zamykamy zapisy dokładnie za tydzień w niedzielę, także macie naprawdę ostatnie dni, żeby się zdecydować. Po prostu nie chcemy, żeby tam było nie wiadomo ile osób, ponieważ właśnie będą konsultacje live. Konsultacje live, Marku, raz w miesiącu? No jak Bóg da. Jak się nagromadzą dziedziny zamiłowań, jak będziemy widzieć, że to komuś jest potrzebne, nie robię niczego na siłę. Jeżeli się okaże, że chcecie się spotykać i macie pytania i macie taką potrzebę, to będę do dyspozycji, tak jak obiecałem. Natomiast, kochani, żeby była jasność, mnie to kompletnie nie obchodzi. Żartuję. Mając tak w pamięci to, jak byłem młodym człowiekiem i chciałem się czegoś dowiedzieć i szukałem muzyków starszych, żeby zapytać, jak z tymi skalami, jak to jest, co tam ćwiczyć i tak dalej, to rzeczywiście ta forma dostępu do wiedzy była tak ograniczona i tak niechętnie ludzie opowiadali o tym, co wiedzą, że postanowiłem przełamać tą sytuację i obchodzi mnie to. Obchodzi mnie to, mówiąc serio, czy będziecie zainteresowani tematem mojego kursu, nie ze względów tylko i wyłącznie materialnych, ale przede wszystkim życzę wszystkim, żeby spełnili swoje marzenia i bardzo jest mi miło spotykać ludzi, którzy potem na przykład okazuje się, że gość mi mówi, panie Marku, tutaj przerobiłem, byłem u pana na warsztatach, jest mi bardzo miło, bo ta wskazówka spowodowała to, że dzisiaj jestem tu, gdzie jestem. I na przykład spotykam młodych, wspaniałych ludzi, którzy grają z artystami, z którymi sam bym chciał grać, a oni grają i realizują i są uśmiechnięci i to jest satysfakcja, to jest taka dziedzina, która potem cieszy. No i teraz to pytanko, które miało się pojawić. Ile pan średnio dziennie gra na gitarze? Teraz, a ile kiedyś? Na przykład, kiedy zaczynał pan naukę? Jak zaczynałem naukę, ćwiczyłem każdą wolną chwilę. Po prostu każdą wolną chwilę. To było różnie. Jak miałem 2 szkoły, bo technikum żeglugi śródlądowej, potem jechałem do Opola, z Kędzierzyna do Opola i tam lekcje perkusji i przyjeżdżałem o 11 w nocy, to jeszcze brałem gitarkę i jeszcze dziubałem jakąś tam z sytuacji, ćwiczyłem każdą wolną chwilę poświęcałem na gitarę. Z marzeniem, żeby być zawodowym muzykiem, żeby w ogóle wow, żeby spełnić, żeby grać i tak dalej. Jak zostałem tym zawodowym muzykiem, to miałem całe lata
kompletnie pozbawione jakby systematyki, pozbawione w chaosie i w anarchii, krótko mówiąc, czyli grałem, już nie ćwiczyłem tak wiele, ale poznawałem programy, przygotowywałem się do zajęć, czyli cały czas to, co jest ważne, i tu posłużę się pięknym stwierdzeniem, które trochę za późno do mnie dotarło, ale jest bardzo, bardzo pouczające. Mój olbrzymi wzorzec i postać, z którą zawsze marzyłem, żeby grać, czyli pan Krzysztof Ścierański, niedościgniony mistrz, absolutnie w wielu dziedzinach, a szczególnie w dziedzinie podejścia do muzyki, bo to człowiek muzyka, powiedział mi kiedyś bardzo ważną rzecz. Najważniejsze jest tak zwany dzienny dotyk, czyli żeby mieć codzienny touch, dziennie dotknąć instrumentu. Ja miałem takie okresy, że w ogóle nie dotykałem gitary czy instrumentów tygodniami. Prócz zajęć pod tytułem koncerty, no bo to wiadomo, że to, no grasz koncert, to tak, ale żeby tak usiąść i po koncercie tam poćwiczyć i tak dalej. I teraz parę lat temu przyszła taka ochota, że ja po koncercie biorę gitarę i po prostu idę do hotelu i ćwiczę. I też pamiętam taką sytuację, gdzieś czytałem wywiad z Johnem Scofieldem, że on po koncercie, a widziałem jego koncerty w różnych składach i z różnego okresu, to naprawdę no, wspaniałe przeżycie i wysiłkowa, totalna praca. On brał gitarę po koncercie do hotelu i szedł ćwiczyć. No, to chyba jest jakaś patologia leciutka. Po koncercie to się trzeba zrelaksować. Nie, to nie jest patologia. Po koncercie masz garść przemyśleń, kurczę, no nie ta fraza, tu mi tam, to muszę dopracować. I masz to na świeżo. Bierzesz gitarę, idziesz do hotelu, nie otwierasz browar, tylko po prostu analizujesz, porządkujesz, wyrównujesz, pracujesz nad czymś. Dzisiaj to rozumiem, im jestem starszy, tym bardziej szanuję sytuację ćwiczenia i bardziej podoba mi się pod tym względem podejście Artura Lesickiego, który powiedział jasno i konkretnie, krótkie jedno zdanie. On lubi ćwiczyć i ćwiczyć trzeba lubić. Ja też lubiłem ćwiczyć, lubię ćwiczyć znowu i lubiłem ćwiczyć, bo to jednak jest to... To jest sytuacja, w której wykonujesz jakąś pracę i może ona teraz brzmi koślawo, ale za chwilę osiągnie rezultat. I to jest tak jak z ogrodnictwem, podlewasz tą ziareneczko, to kwitnie i potem naraz po miesiącu, po dwóch miesiącach masz jakąś frazę nietypową, cudowną, która... Staram się ćwiczyć teraz w dobie tego koronawirusa, ćwiczę od rana do nocy, ale nie ćwiczę, tylko zajmuję się muzyką. Siedzę z instrumentem, pracuję, nagrywam, tworzę, dotykam, jak chcę coś poznać, to siedzę. Jestem z instrumentem. Nie zawsze to może takie ćwiczenie, takie wiesz, metronomiczne, z powtarzaniem fraz, skali i tak dalej, ma się na to ochotę. Jeżeli czujesz taką potrzebę, że musisz to wykonać, to wykonaj. To jest praca i obowiązek, ale siedź z instrumentem i myśl, co byś chciał na nim osiągnąć, aby uzyskać dobry rezultat. No i super, no i fajnie. I myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć. Pewnie my się jeszcze prywatnie dzwonimy po transmisji. Ja to chcę już zakończyć. Jest już 22. Pewnie się niektórzy ludzie kładą spać. Także my okay. sobie jeszcze pogadamy. Dziękuję Ci bardzo, Marku, że byłeś Dobrej tutaj nocy. Z nami. Pytania pojawiły się, myślę, że bardzo fajne. Transmisja owocna. Ja sam z przyjemnością słuchałem. Także no, to już się żegnam tymczasem prywatnie. Pozdrawiam. Dobra. No dobrze, no to jesteśmy już bez Marka. Ja tylko chciałbym na koniec powiedzieć, że tutaj jest ten kod na kurs do północy, możecie z niego skorzystać, będziecie mieli jeszcze 10%. Materiały naprawdę, naprawdę, jeśli chodzi o Marek Raduli Masterclass, po upgrade'zie, bo zanim był ten upgrade, to czuliśmy tam obaj właściwie, że czegoś tam brakowało. Natomiast teraz jest już naprawdę, naprawdę bardzo fajnie i możemy się podpisać tutaj nogami i rękami. Także
Także tak to wygląda. Tematy macie oczywiście w ofercie, którą Wam tutaj wklejam. Już Wam to wkleję, żeby wszystko było jasne i bez wątpliwości. Proszę bardzo. No tu możecie sobie w ten link wejść, sprawdzę jeszcze tylko, czy działa. Tak, działa. 7 dni jest na sprawdzenie tego wszystkiego. Natomiast oczywiście, dzisiaj jest jeszcze minus 10% na to wszystko. Wpadajcie, no naprawdę, możliwość dzwonienia do Marka, zapytania się na konkretne tematy, to jest coś dla mnie niebywałego. Rytm, przykłady, na przykład taka lekcja funky, jedna lekcja bardzo obszerna, blues rock, druga lekcja bardzo obszerna, rytmy typu shuffle właśnie, kolejna lekcja, mieszanie trybów dur-moll, tu taka ciekawa lekcja, jak grać stylowo, tajniki Marka ujawnione, pętnika durowa, pętnika molowa, blue note, budowa formy, solówki. A nawet takie rzeczy bardziej zaawansowane w formie ciekawostek, skala całotonowa, skala cały ton, półton, arpeggio zmniejszone. No i potem są też hity. Są też hity typu takie tango, intro, solówka, młode lwy, intro, bardzo takie rockowe, bardzo, bardzo powodujące chęć, żeby tam pokiwać się do tego numeru. Bajm, jak zagrać białą armię, intro w wersji z klawiszami, w wersji bez klawiszy. To są te konkrety, natomiast z pierwszej części kursu są również bardzo ciekawe informacje na temat rytmu, na temat akordów, akompaniamentu, solówki, to jest półgodzinny film w tym przypadku, inspiracje Marka, muzyka improwizowana, sprzęt gitarowy, taki tour po sprzęcie gitarowym, dobieranie proporcji, clean przester, to jest bardzo, bardzo krótki, ale ciekawy materiał. Granie w niestandardowych tonacjach, dlaczego to jest ważne, improwizacja, ciąg dalszy. Naprawdę tego jest bardzo dużo, aż tutaj ciężko mi wszystko wypowiedzieć, więc tym bardziej zapraszam, i co? Jeśli tylko możecie, zostawcie proszę łapę w górę, ja o tym bardzo trąbiłem kilka razy podczas transmisji, natomiast Was to nic nie kosztuje, a nam daje to możliwość sytuacji, że sam YouTube zaczyna to promować. Więc to jest fajne, a myślę, że Marek Raduli, chyba fachowiec, klasa sama w sobie, tak, nie ma co do tego wątpliwości, więc myślę, że na to zasługuje, szczególnie, że dzisiaj jest niedziela i moglibyśmy teraz na przykład siedzieć, nie wiem, na działce albo relaksować się oglądając ulubiony film, ale siedzieliśmy z Wami, także dlatego o to proszę. Tak, tutaj ten kod rabatowy jeszcze wpisuję. Do północy jest to aktywne, potem się robi nieaktywne. Tak to wygląda. A na zastanowienie się jeszcze macie 7 dni. Jeśli byście mieli wątpliwości dzisiaj, 24 absolutnie zamykamy wszelkie tutaj zapisy i tworzymy taką fajną grupę spójną, w miarę kameralną, tak? No bo jakby było 2000 osób czy 5000 osób, no to nagle się okaże, że już nie ma tego kontaktu personalnego. Natomiast w sytuacji takiej, jaka jest teraz, jest możliwość i zadzwonienia do Marka z pytaniem, i sekcja komentarzy oczywiście też jest pod każdą lekcją, więc myślę, że jest to warte. Dobra, dziękuję Wam bardzo za miły wieczór, mile spędzony, mimo problemów technicznych. Mam nadzieję, że udało się tutaj doprowadzić do jakiegoś sensownego rozwiązania. Marek miał być oczywiście na ekranie podzielonym ze mną, ale był w okienku w telefonie, także musicie to wybaczyć. Bardzo za to przepraszam, no ale cóż mogę zrobić. Jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia. Subskrybujcie kanał, jeśli to tutaj usłyszeliście, Wam się podobało, i sprawdźcie dużo darmowych filmów z Markiem, ale też zapraszam na moje materiały. Myślę, że jest całkiem
całkiem sporo fajnych rzeczy w tym momencie. Także kliknijcie, subskrybuj, bądźcie na bieżąco. Widzimy się szybciej lub później. Widzimy się niebawem. Cześć, trzymajcie się.